W Biskupieckim Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert walentynkowy Adele Songbook w wykonaniu Studia Wokalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o repertuar, to nie mieliśmy jakiegoś konkretnego założenia, żeby to akurat były piosenki Adele. Ja raczej kieruję się takim kluczem w przygotowywaniu oczywiście programów artystycznych, żeby to zawsze była jakaś całość. A że Adele właśnie wtedy wydawała swoją nową płytę 30, że powstrzymała tą płytą produkcję winyli w całej Europie. No i z racji tego, że jest to bardzo duża inspiracja dla naszych wokalistek, wybraliśmy piosenki Adele. O tym, że wybór piosenek Adele był strzałem w dziesiątkę, najdobitniej świadczyły wypełniona po brzegi sala, gromkie brawa po każdym z wykonanych utworów i opinie publiczności wygłaszane tuż po zakończonym koncercie. Przepiękny koncert, jestem pod wielkim wrażeniem. Przepiękny śpiew. Wykonawstwo pod wielkiej klasy, naprawdę cudownie, jestem naprawdę bardzo zachwycona, cudownie i cieszę się, że coś takiego po prostu można było zorganizować tutaj w naszym pięknym mieście. Bardzo nam się podobało, warto było przyjść, bardzo ładnie dziewczyny śpiewały, fajny koncert. Przepiękny koncert, bardzo dziękujemy artystom, dziękujemy władzom, że nam tak zorganizowali, cudownie, naprawdę, a jeszcze Adele. Świetny koncert, świetna muzyka, świetni ludzie, oby więcej takich inicjatyw tutaj u nas w mieście. I bardzo piękny występ. Koncert cały piękny. Magiczne uczucia. Występ był niesamowity i niesamowity był także klimat. Cieszę się, że właśnie wypełnienie tego Domu Kultury po brzegi, także do ostatniego miejsca zostały bilety wykupione, chętnych było dużo, dużo więcej. Cieszę się, że takie wydarzenia właśnie po raz kolejny u nas się sprawdzają. Nasi mieszkańcy są chętni słuchania i wrażeń takich muzycznych. My mieliśmy w zasadzie oczekiwania tylko i wyłącznie do siebie samych, żeby dać jak najlepszy koncert i żeby sprawić wiele wzruszeń, sporo dobrej zabawy. No i bardzo jesteśmy zachwyceni tym, że sala wypełniła się po brzegi i że tak świetnie ludzie odbierali te piosenki Adele. Jedną z wokalistek Studia Wokalnego Uniwersytetu Gdańskiego, którą można było podziwiać podczas sobotniego koncertu, była mieszkanka naszej gminy, Paulina Bożymowska. Ja Paulinę pamiętam jeszcze, kiedy ja chodziłam do podstawówki, byłam małą dziewczynką i teraz, kiedy słyszę ją ze sceny i mogę docenić jej mistrzostwo w śpiewie, to jest coś tak niesamowitego, kiedy człowiek zdobywa takie doświadczenie i po prostu jest na szczycie. I ja jej bardzo gratuluję tego występu. Barwa głosu, cudowna barwa głosu, która przekazuje tą taką poezję tych słów, tego śpiewu, no coś niesamowitego. Tym bardziej, że Paulinę znamy już na koncercie Chopinady. Właśnie mój tata zadziałał w tym kierunku głównie, żebyśmy mogły tutaj wystąpić, wszystko pozałatwiał i przyjechałyśmy właśnie z tym repertuarem, bo akurat zbliżał się też czas walentynkowy, także Adele idealnie wpisuje się w ten klimat walentynek i bardzo się cieszyłyśmy, że właśnie możemy przyjechać do Biskupca, no dlatego, że to jest moje miasto, nauczyłam dziewczyny hymnu Biskupca, więc zastanawiałyśmy się, czy oprócz Adele jeszcze nie zaśpiewać hymnu Biskupca tak na jakiś bis. Dla mnie to jest bardzo szczególne, bo myślę sobie, że dla Pauliny również, bo koncert przed publicznością, którą się zna, przed znajomymi, w miejscowości, z której się pochodzi, to zawsze są fajne, ciekawe powroty, a jeżeli ktoś się rozwija artystycznie, a Paulina oprócz studia wokalnego jest również studentką studium wokalno-aktorskiego w Gdyni od września zeszłego roku, no to tym bardziej przyjechać, pokazać, nad czym się pracuje, co artystycznie, emocjonalnie, wokalnie ma się do zaprezentowania, no to jest ogromna radość. Studio zachwyciło swoimi wyjątkowymi aranżacjami utworów 15-krotnej laureatki Nagrody Grammy i niezwykłym talentem wszystkich wokalistek. A co warto podkreślić, zespół jest młodym i bardzo zaawansowanym projektem muzycznym. Mnie się bardzo podoba. W ogóle ten projekt, który powstał, był w ogóle bardzo ambitny i
to był dosyć taki skok na głęboką wodę. Studio wokalne pracuje w zasadzie od 2021 roku, od października mieliśmy tam pierwszy nabór studentów, a w zasadzie studentek finalnie, chociaż panowie również do studia próbowali się dostać, natomiast no, dziewczyny położyły poziomem tutaj całą konkurencję. Nikt nie wiedział, co z tego będzie tak naprawdę. Ale no, wyszło jak wyszło, czyli wyszło bardzo dobrze. No i bardzo się cieszę, że możemy występować z tym repertuarem. Bardzo mi się podoba, że mamy taki koncert. Można się pokazać w różnych odsłonach, spróbować swoich sił właśnie w chórkach, ale też solowo i w duecie, więc super rozwojowe i cieszę się, że takie coś robimy. Kwiaty i podziękowania za fantastyczny muzyczny wieczór członkom studia złożyli burmistrz Kamil Kozłowski oraz dyrektor CKTIS Wojciech Hubacz. Zdjęcia z sobotniego koncertu znajdziecie Państwo na facebookowym profilu Biskupiec Krajobraz Pełen Możliwości.